Lepiej do środka wejść, będzie cieplej. Zawsze uśmiechnięty. Zawsze nastawiony pozytywnie do ludzi, do zdarzeń, do życia, do sytuacji. I mało kto o tym wie, bardzo zabawowy. Niezwykle lubił tańczyć, niezwykle. I bawić się. Wiem to z moich podróży i peregrynacji z nim po świecie. Ja padałem, a Krzysztof bawił się do końca. Ile razy do niego zadzwoniłam, Krzysiu, jak tam, co robisz? A właśnie wiozą mnie samochodem, jadę z koncertu tam do innego miasta, tam mam spotkanie z ludźmi. Ja mówię, Krzysiu, na Boga miłego, zwolnij, nie można. No, spokojnie, spokojnie, wszystko ustalone. Potem jadę do Krynicy mojej górskiej, do jego ukochanej tam pani doktor, która się fantastycznie nim nieprawdopodobnie zajmowała, zregenerować siły. Myślę, że najbardziej się obawiał tego, żeby nie być ciężarem dla innych. Żeby nie musiał potrzebować opieki osób drugich. Myślę, że to napawało go największym lękiem. Poza tym był właściwie pogodzony ze wszystkim. Skąd te siły? Nie wiem. Organizm jest wspaniałym, że tak powiem, instrumentem, który można wykorzystywać, a my wykorzystujemy w bardzo minimalnej części. W niewielkim procencie wykorzystujemy nasze energię, nasze możliwości, nasze siły i myślę, że mobilizacja, mam tego przykłady w czasie każdego występu, w czasie każdego spotkania jakiegoś zawodowego, gdzie w domu wydaje mi się, że jestem chory, gdzie nie mogę sobie poradzić z tym zowym. Nagle okazuje się, że wszystko, kiedy przychodzi do momentu rozpoczęcia pracy, wszystko ustępuje i jakieś dodatkowe energie i siły się wyzwalają. On chciał tej chorobie, która zabrała mu najbliższych, pokazać, że i tak łatwo pójdzie. Prowadził jakąś grę z rakiem, czyli ze śmiercią. Co się stało u niego takiego rodzajem męskiego heroizmu? No metaforycznie to można powiedzieć, że on odbył swoją wyprawę krzyżową jakąś. Pokazał, bo to jest druga strona zagadnienia, że możliwości człowieka, przeciwstawienie się śmierci, którą ma się w sobie, są niemożliwe do określenia. Ale tu ładnie, co? Jak w Krakowie prawie. Graliśmy czasami w takich okolicznościach, że no, prawdopodobnie inny człowiek właśnie się nie zdecydowałby na to, na takie ryzyko. On mnie w ostatniej chwili przeszkalał. Mówił, słuchaj, jeżeli coś mi się stanie, jeżeli na przykład ja zniknę na chwilę, to pamiętaj, tutaj jest to pudełeczko, pokazywał mi to pudełeczko, tutaj to z tym połączysz, szybka iniekcja i będzie wszystko dobrze. I wracamy do grania. Przeczytałam to, co pan napisał. A ja tak bazgrze, bezmyślnie. Tu jest napisane, kocham O'Keef. Proszę to zdjąć! Kim pan jest do diabła? Te szkice są moje! I zaczęliśmy bardzo intensywne próby. Choroba Krzysia przerwała nam te próby.
I pamiętam, że weszłam po operacji do pokoju Krzysztofa, do izolatki w szpitalu i spodziewałam się zobaczyć po tak ciężkiej operacji kogoś z rurkami leżącego pod monitorem. Pukam, wchodzę do niego do pokoju i widzę na pościelonym łóżku leży wytworny Krzysztof w wykrochmalonej białej koszuli, granatowym blazerze, szarych spodniach, uśmiechnięty. Był przede wszystkim dobrze wychowany, co dzisiaj w dzisiejszych czasach źle brzmi, ale to jest tak rzadkie w tej chwili. Był chłopcem z dobrego domu, był ułożony. Nie sprawiał kłopotów, zachowywał się w sposób niezwykle kulturalny i nawet zawstydzająco czasami kulturalny. Nie słyszałem przeklinającego. Tańczmy aż do świtu, do końca czarnych kaw. Tańczmy do zenitu, aż do koralowych raf. Mowa naszych nagich rąk niech nam nie szczędzi łas. Tańczmy. Jakim on był człowiekiem? Jakim był w takim kontakcie bezpośrednim? Ja to z nim, jak się spotykałam tutaj w radiu od wielu lat przecież, to nie rozmawialiśmy o sztuce, bo to tylko tak, jak się ma jego córka Jula, jakie plany, jakie to. Uważałam, że on będzie żył wiecznie. Mimo tej choroby, mimo tej domy. Ja sobie nie dopuszczałam myśli, że Krzysia kiedyś zabraknie. Nawet ostatnio przy śmierci Gabrysi Kownackiej, no mówimy, ale Krzysiek to jednak dalej będzie jeszcze latami. Krzysztof Kolberger, wspaniały, wybitny polski aktor, od wielu lat gość festiwalu w Gdyni, Krzysztof Kolberger. Każdy człowiek potrzebuje potwierdzenia tego, co robi, każdy człowiek czuje, chce być potrzebny, mieć poczucie akceptacji, a my aktorzy szczególnie, ponieważ pracujemy tu i teraz. Za chwilę nas, jak zabraknie, to właściwie pozostaną owszem jakieś nagrania, jakieś filmy, jakieś przedstawienia telewizyjne, nagrania radiowe, płyty, ale tak naprawdę aktor żyje w bezpośrednim kontakcie z widzem i gdzieś w pamięci potem oczywiście u części osób zostaje, ale sam przekonałem się, jak odchodzą w niepamięć jednak przedstawiciele mojego zawodu, jak ten zawód jest ulotny i jak związany bardzo z codziennym obecnym. No proszę zobaczyć, to jest młody Krzysio. Krzysiek był taki chłopczyk, bardzo, bardzo delikatna ładny, uroda. Delikatna tak. Uroda. Miał zawsze w sobie pewną taką skromność i delikatność. Nigdy, ja nawet teraz jak patrzyłem, że nie ma go na tych zdjęciach tak licznie, bo jak się robi zdjęcia z dyplomów, to tam ludzie dbają o to, żeby się jakoś załapać. I być może Krzysiek tak się nie załapał, dlatego tak się tak nie pchał. Jeśli cokolwiek było jego takim prawdziwym wyróżnikiem, to taka skromność i delikatność. Jeżeli ktoś ma w sobie coś takiego, czego nie mają inni, to się go nie zastąpi. I ja nie sądzę, żeby było wielu takich ludzi, którzy tak potrafią mówić wiersze, jak mówił Krzysztof Kolberger, jakkolwiek dają inny rodzaj wzruszenia. I tu wydaje mi się, że ta jego choroba, to była, która włączyła się jakby do tego aktorstwa, to było coś takiego, co dało taką zbitkę, że to będzie się zawsze pamiętało.
Też tego się nauczyłem, że nie ma co żałować, że życie składa się i z dobrych, i ze złych rzeczy, z lepszych, gorszych momentów i wszystkie one nas budują, jeżeli się umie i nauczy wyciągać z tego wnioski, z tych złych momentów, ze złych doświadczeń. Staram się traktować ludzi bardzo pozytywnie i w jakiś sposób, no, jak ktoś ładnie powiedział, rozsiewać dobro. W tym normalnym ludzkim znaczeniu, nie żadnym mistycznym. Bardzo ludzie są czuli na to, jak się ich traktuje i bardzo potrafią oddać to, więc można by powiedzieć, że częściowo ze względów egoistycznych, ale też w dużym cudzysłowie traktuję ludzi dobrze, bo wiem, że sam takiego traktowania potrzebuję. Nie bój się. A pan? Co ja? Nie boi się pan? Robimy to, robimy tamto. Walczymy, zdobywamy, ale to, co wszystko najważniejsze, jest przed nami. Muszę już iść, trochę się śpieszę, chociaż chętnie bym tu został. Trzymaj się. I nie bój się. Rób swoje.